Cześć, nazywam się Łukasz Wala, a teraz pokażę Wam nowy produkt od Medilife. Jest to wózek elektryczny Rose. Co go wyróżnia? Jest to nowoczesny design. A teraz pokażę Wam, jak wygląda. Zobaczcie na ten joystick. Tu mamy przycisk włączenia wózka. Następnie po włączeniu wózka jest on zablokowany, dlatego odblokowujemy go. Na ekranie widzimy poziom baterii, prędkość, a także poziomy prędkości. Mamy przycisk plusika i minusa, którym możemy dodawać bądź odejmować prędkość. Mamy sygnał dźwiękowy. No i joystick do sterowania. A pozostałe przyciski działają z aplikacją. Medilife Rose możecie sterować za pomocą aplikacji, którą znajdziecie tutaj. I nie możemy zapomnieć o najważniejszej rzeczy, czyli o wyciąganym akumulatorze. Jest to bateria litowo-jonowa o pojemności 20 Ah i można przejechać na niej do 35 km. W razie potrzeby wózkiem można sterować również w trybie manualnym. A fajną rzeczą w tym wózku są skrętne koła, które pozwalają na obrót wózka w miejscu. Na zakończenie pokażę Wam, jak wózek się składa i rozkłada. Aby złożyć i rozłożyć wózek na włączonym joysticku, należy wstrzymać podczas składania minus i sygnał dźwiękowy, a podczas rozkładania plus i sygnał dźwiękowy. To był wózek Medilife Rose. Mi osobiście mega przypadł do gustu. Mam nadzieję, że Wam też. No to do zobaczenia.